Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Fear and Hunger. No i moi drodzy, doczekaliście się. Ja już sobie wróciłem z urlopu, wróciłem w sumie z tej nieoczekiwanej przerwy, która nastąpiła wczorajszego dnia. I oczywiście wszystko wam wyjaśnię, co jest dalej i jak dalej będziemy kontynuować sobie oczywiście wszystkie serie. Ale mówiliście mi, że Dark Priest może nie jest jakoś super mocny, ale jest ciekawą postacią, dlatego stwierdziłem, że no, spróbujmy sobie ją zagrać. Spróbujmy sobie zagrać Dark Priestem i zobaczmy, co on potrafi. Mroczny kapłan, nieobciążony takimi rzeczami jak moralność i etyka, daje mrocznemu kapłanowi przewagę w magii krwi. Jednak poświęcenie się magii osłabiło jego ciało fizyczne. Zagrajmy, sprawdźmy. Dark Priest, Dark Shiro oczywiście. O, niech będzie tak. Spróbujmy. I oczywiście powiedzieliście mi też, żebym się na razie nie przejmował ocaleniem naszego kolegi, bo to w sumie nie jest jedyne zadanie nasze tutaj i że nawet nie odkryliśmy połowy jeszcze tego wszystkiego. Dlatego spróbujmy sobie, co nam teraz Fear and Hunger pokaże. Spróbujmy sobie Enkim. Okej. Okay. Znowu sobie zagramy oczywiście na Fear and Hunger, na tym Easy Mode, bo chcę troszeczkę więcej sobie poznajdywać tych rzeczy tutaj. Więc oczywiście Fear and Hunger. Czy chcemy zagrać intro? Tak. Okej. Okay. Co my tu mamy? Okej. Okay. Już wróciłem. Takie lekkie cięcie. Urodziłeś się z duszą oświeconego. Zawsze niespokojnie poszukujesz nowej wiedzy i sekretów ukrytych przed zwykłymi ludźmi. Okej. Ta cecha zaczęła się ujawniać w bardzo młodym wieku, gdy zostałeś wybrany na mrocznego kapłana po urodzeniu ciebie i twojej siostry bliźniaczki. Czyli Enki ma siostrę bliźniaczkę. Typowe dla takich okultystycznych rytuałów, zostałeś postawiony przeciwko swojemu rodzeństwu z rytualnymi sztyletami i wezwany do walki ze sobą do ostatniej. Do ostatniego takiego tchu. Na nieszczęście dla ciebie urodziłeś się z kruchym ciałem, a twoja siostra z łatwością cię obezwładniła, mając swój sztylet na twojej szyi, czekając na ostateczny cios. Okazała jednak litość i wycofała swój sztylet. Odsunęła się od ciebie, podczas gdy twoi arcykapłani patrzyli z radością na wydarzenie rozgrywające się na ich oczach. Okej, możemy wbić jej tak naprawdę sztylet w plecy, kiedy odchodzi. Ewentualnie zaakceptować swoją porażkę. Zaakceptujmy swoją porażkę. Mroczni kapłani nie mieli miejsca dla słabych, więc zrzucono cię do podziemnej studni. Tam miałeś spokojnie usunąć? Może tak to nazwać? No, zdechnąć. Zamiast tego żywiłeś się owadami i innymi małymi stworzeniami, które podzieliły twój los w ciemności. Z czasem nauczyłeś się rozumieć ich język. Nauczyłeś się panowania nad insektami. Z pomocą nowych niewolników w końcu stałeś się wystarczająco silny, by wspiąć się na studnię. Wspiąłeś się na górę do świątyni i zauważyłeś, że jest noc. Okej, podpal świątynię i odejdź. Po cichu odejdź bez zemsty. Nie chcemy zemsty.
Po cichu opuściłeś teren świątyni, myśląc, że zemsta niczego nie rozwiąże. Ale aby mieć pewność, że przetrwasz sam, zabrałeś kilka cennych książek, aby zabezpieczyć swoje bogactwo, w sensie swój byt. O, zdobyłeś alchemię wolumin pierwszy. Po opuszczeniu terenu świątyni poprzysiągłeś zostać mrocznym kapłanem na własną rękę i udowodnić, że los się myli. Okej. Rozpoczynając samodzielne studia, musiałeś najpierw wybrać Boga, któremu poświęcisz swój czas. Módl się do Grogorota. Grogorot to był ten Bóg niszczenia? Chyba tak. Ten to trzeba było bodajże ofiary składać. Sylwian to była chyba bogini miłości. Almer nie pamiętam. I Bóg głębin, otchłani. O, tego nie widziałem. Ej, dobra. Zobaczmy tego Boga otchłani. Ciekawe, co to da. Podróżowałeś po zachodnim kontynencie, ucząc się o różnych bogach, bóstwach, magii krwi i wszystkich znanych naukach. Twoje studia nie były pozbawione zalet. Zostałeś doceniony przez najlepszych współczesnych uczonych. W końcu otrzymałeś przepustkę do wielkich bibliotek Królestwa Rondonu. Miałeś teraz w zasięgu ręki kolekcję całej znanej historii i nauki. Dowiedziałeś się o pewnym człowieku, który był prorokiem mającym rozpocząć nową erę dla ludzkości. Człowieku przeznaczonym do wielkości. Ale dlaczego miałbyś dzielić się światłem bogów z jakimkolwiek śmiertelnikiem? Przepowiednie są tylko dla tych, którzy są na tyle słabi, by ugiąć się przed żałosnym losem. Musisz znaleźć tego człowieka i dowiedzieć się więcej. Według twojej obecnej wiedzy można go znaleźć w więzieniu strachu i głodu. Zdecydowałeś się zrobić zapasy przed podróżą. Możemy mieć magiczne przedmioty, możemy intoxicants, nie wiem co znaczy intoxicants, zobacz sobie. Intoxicants, środki odurzające, o, przedmioty leczące oraz ruszyć od razu za nim. Myślę, że ruszymy od razu za nim, bo pewnie da nam to dasza. You learned, dash, no właśnie. No i to by było na tyle. Czy chcemy zapisać swoją postać? Tak, chcemy zapisać swoją postać, bo ta postać jest spoko. W ogóle ile mamy tutaj zapisów? No, sporo. No i oki. Lecimy sobie, tak jak leciliśmy zwyczaj. Bierzemy Book of Eligments sobie dużo. Rock of Fragment Sticks. Nic nie ma. Silver Coins, lipa troszeczkę. No właśnie, już do nas lecą. Empty Scroll. No właśnie, i też mówiliście mi, żebym się zainteresował tymi empty scrollami. I też mam zamiar to zrobić. Mam zamiar sobie to ogarnąć. Dobra. Wchodzimy w ciemność. To my tu mamy moldy bread. Standardowo, dwa jajeczka. Fajno. Mamy dried mushrooms. Będę chciał tą postać jak najbardziej wylewelować. Wiecie, żeby ta postać była po prostu mocna, taka mocarna. Nie wiem, czy mi się oczywiście uda, ale no będę próbował. I tak jak mi pisaliście, po prostu będę również, no starał się zapisywać tą grę. Wiadomo, no to może nie jest jakoś super optymalne, ale tak jak powiedziałem, gram dla przyjemności, dla chęci poznania tej wiedzy. No jest troszeczkę inaczej, jak się gra to samemu. I można spędzić dużo czasu na rozgrywce, a jest co innego, jak po prostu wiecie, tak jak ja w tej chwili nagrywam odcinki 45-minutowe, no i muszę się w tym czasie wyrobić. Dobra, białe fiolki były podejrzane na toksyny. Bonesom, opiła do kości, świetnie. I są te dziady.
Dobra, Tails standardowo. Tails chyba jakoś bardziej, no. Ja powiem, że bardziej wchodzi, ale no nie zawsze. Szukajmy. Teraz będzie Tails. No i to było Tails. Szukajmy Tails. No jest Tails, dobra. Znaleźliśmy, moi drodzy, na golenniki, dobrze pamiętam? Chyba tak. To się chyba tak nazywało. Czerwone zioło, świetnie. Jest standardowo Tails. No, oczywiście był Head. No i dupcia. Tu zawsze była skrzynia? Smoky. Wyjdź i znajdź mnie. Pozwól krwi płynąć. Tutaj się zamknięte. Mają emblematy kruka albo wrona. Nie pamiętam, crow, czy to był kruk, czy wrona. Kurde. Zawsze mam z tym problem. Kruk czy wrona? No naprawdę? Ty gnoju. W ogóle my mamy, z tego co widzę, jakiś problem z nim. Nie. Ej, nic nam nie zrobił. Weak, dobra. Let's swing around. Czemu on nas nie atakuje? Co jest? Naprawdę, miss. Ej, dlaczego nas nie atakuje? Co się dzieje? Jaki my mamy teratofobię? Teratofobię, nie pamiętam, co to było. Kurde, przed potworami? Nie miał nic innego. Nic nam to nie daje. Dobra, skopaliśmy manębę. Makumbę skopaliśmy, fajnie. Water vial, okej. Okay. I tu nam nic nie zostało, cholernie. No szkoda, bo ta broń by się naprawdę bardzo przydała. Lepsza w tej chwili. Przydałaby się lepsza broń w tej chwili. No i właśnie, moi drodzy, co tam się zdarzyło? Co się zdarzyło? Dlaczego nie było wczoraj odcinka? Dzisiaj będzie w sumie też odcinek spóźniony z jeszcze innej przyczyny, o której też wam opowiem. Dobra, drzwi wydają się zamknięte, użyj małego kluczyka. Dlaczego dzisiaj odcinek jest spóźniony? Od tego zacznijmy. Z tego powodu, że już wam kiedyś opowiadałem, iż mam sposób na tańsze gry na Steamie. I oczywiście ja wam ten special zrobię na 1000 subów. I powiem wam, jak legalnie, w pełni legalnie mieć po prostu tańsze gry. To myślę, że jest bardzo fajne dla wszystkich. No bo wiadomo, jak na przykład gra jest za 70 zł, to można ją sobie kupić za 15 czy 20 zł. Wystarczy mieć tak naprawdę konto bankowe, więc to raczej dla osób wtedy pełnoletnich, ewentualnie dla osób, które mogą, że tak powiem, ogarnąć sobie konto od rodziców. Tylko pamiętajcie, żeby się zapytać na rodziców, a nie tak na chamsko zabierać karty, bo znam już takie przypadki. Niestety nigdy się to nie kończyło w żaden sposób dobrze. Takie zabieranie rodzicom kart, pamiętajcie o tym, nie wolno tak robić. To jest po prostu zwykła kradzież. I po prostu mam dwa konta Steam. Jedno konto Steam, czyli to moje takie główne, mój masterpiece, jeżeli chodzi o konta Steamowe. No to właśnie mam na takim starym telefonie, co powinno być na odwrót moim zdaniem, ale okej. Mam na tym starym telefonie i ten telefon jest bardzo często rozładowany. No i teraz właśnie próbowałem go włączyć, ogarniać, ale się nie udało. Niestety musiałem czekać, aż mi się ten telefon naładuje. Się naładował po chwili, no tak 20 minut naładował, to jest zera, całkowicie rozładowany. I jak go już naładowałem, to okazało się, że nie mogę go w żaden sposób, nie mogę tego Steama włączyć po prostu na tym koncie. Nie wiedziałem dlaczego. Bo w teorii ten kod QR i tak dalej wszystko się pięknie pokazywało. Ale gdy próbowałem cokolwiek z tym kodem zrobić, to się to wszystko pierdzieliło.
Zablokowaliśmy drzwi, fajnie. Tu nas chyba zabrało wtedy, tak? Tak. I co ten kod nie skanowałem, to zaraz była dupa i wyskakiwał błąd. Dlatego dzisiaj będzie odcinek na pewno około 20, jak nie dalej. No ale niestety, tak czasem bywa, że Steam się chrzani. Ale tak naprawdę to nie Steam się schrzanił, tylko miałem ustawioną datę. Miałem ustawioną datę na 2015 rok. W telefonie. Po prostu, no wiecie, już bateria siadła całkowicie do zera. Nie miało tutaj daty utrzymywać i się po prostu wszystko zresetowało. No i to był właśnie powód. Tą otoczkę tutaj siedzi. Dobra. Anger 26, Mind 81. Co my w ogóle mamy sobie tutaj za rzeczorki? Bo widziałem, że coś nam wpadło. Hood. Bo tak się wymawia. I oczywiście to złapiemy. Short sword. To sobie też weźmiemy. Tu nam nic nie wpadło, więc to zostaje. I akcesoria też nic nam nie wpadło. Okej. Okay. No właśnie, mamy również coś takiego jak alchemia poziom pierwszy. Myślę, że bym sobie tą alchemię nawet teraz przeczytał. Dobra. To jest tu różne niebieski, daje leczące. Green. Red. Aha. Mają wzmocniony czerwony efekt. Blue plus red. Green plus red. Blue plus blue violet. Dobra, czyli blue plus red to jest jako leczenie. Blue plus red jest jako leczenie. Trzeba sobie to zrobić. Blue plus red, bo mamy. No, w sumie mamy dwie niebieskie też. Jestem ciekaw, ile to daje. Wiecie co, zostawmy sobie może ten czerwony herb. Zróbmy sobie oczywiście jedną potkę. Blue Vial. I w razie czego będziemy mieć kolejną na antidotum. Bo wiadomo, może się zdarzyć, że jednak nas coś zatruje tutaj. A lepiej trzymać coś, co może nam pomóc. Dobra, mamy rzepę. Może najpierw sobie pomidorki zjedzmy. 12 głodu. Trochę suszonych. Może być. To nam zabrało 7 bodajże, z tego co pamiętam. I Mind mam 80. To nie jest dużo. Tutaj może być elitka. To trzeba o tym pamiętać. Ja sobie tego już nie czytam tutaj, no bo to już chyba znamy. Wiem, że tu może być elit. Żeby wtedy była elitka tutaj. Mamy speśniałe chleby. Cabbage. Mamy kapustę. Dobra, kolejne silver coinsy. Mięsko. Troszeczkę grzybów. Spoko. I serek nam wpadł. Fajnie. Będziemy musieli sobie to potem ugotować. Suszone grzyby. Suszone mięsko. No ładnie. I kolejne mięsko. Tylko, że niestety, ale... Niestety, o, Red Vial, świetnie. Niestety, ale mięsko było zepsute, surowe. To jest zepsute. Dobra, zapiszmy sobie tutaj. Myślę, że jest spoko. Tutaj jest bezpieczny save w tej chwili. Ile już mamy? Dobra. Już nie jest bezpieczne. Czy my możemy? Nie możemy sobie wczytać. Nie wiemy, ile czasu spędziliśmy już. No niestety. Niestety, tu jest ten żółty pajac, trzeba o tym pamiętać. Odejdziesz sobie, no i fajnie. Tam są dole jeszcze grzyby, też trzeba o tym pamiętać, trochę suszonych grzybków, fajnie. Nitroglicerina. Nie, ja się nie, wiecie, nie ceplenie, żeby nie było, ja sobie nie żartuję. Wow, to było niebezpieczne. Ale, świetnie. To się tekstura zepsuła, tego ale, może tej skrzyni, nie ale.
Trochę z kreatur. Red herb, blue herb, świetnie. I dried mushrooms. I patyk. Wtedy tu nic nie było. Explosive vial. O kurczę. No i widzę, że gra mnie cały czas namawia, żeby robić pochodnie. Behold it. Tuj, tak, jesteśmy sane, jak najbardziej. I nie jesteś Seymour. Dobra. Ciebie się chyba niestety nie da zrekrutować. Weźmy sobie Tailsy. Jest Tails. Może jakaś nowa broń. Plate mail. No, szału nie ma dupy, nie urywa, ale lepiej to niż nic, prawda? Teraz będzie head. A jednak Tails. Tail my hood. O! Broń lepsza. Teraz będzie head. No właśnie, mogę mieć head. No. No ale był Tails. Head. Wiedziałem. Wiedziałem. Tu już nic nie ma, tu już nic nie ma. Też nic już nie wezmę. Dobra. Co to były za przedmioty tutaj? Tail my hood. Wow, to daje sporo. Tego niestety nie możemy. Ej, ale tam coś mi jeszcze wydropiło, z tego co pamiętam. Może on tego nie może założyć sobie. Tak. Ty nie możesz plate maila nosić. Koda. Leg guards też nie. Koda. Naprawdę szkoda. No nic. Przynajmniej to. Dobra, on to opowiada o tej kreaturze. To już czytaliśmy sobie wcześniej. Kurde. Nie chciałem. Wiecie co? Ja jeszcze nie próbowałem go atakować. Ja sobie spróbuję go zaatakować. A co mi tam? Why not? Why not? Książki. Fragment. Dobra. To już też czytaliśmy sobie kiedyś. Na 14. I spróbujmy go zaatakować. Spróbujmy go zaatakować. Co to jest? To bardzo... Wiecie? Czemu mi się tak zrobiło? Coś mi się popsuło. Gra mi się popsuła. Chyba mi się gra popsuła. Poczekajcie. O, dobra. Bardzo szlachetne z twojej strony, że atakujesz rannego rycerza. Use Candrill, to znaczy? Do I duck? A. Jestem ciekaw, jak co się stanie, jak cię zaatakuje. Będę cię mógł troszkę to skrzesić. Claymore, on ma Claymora. Znaczy ja mam jakieś skills. Hunter Magic. Master of Insect. Możesz rozumieć mowę wszystkich insektów. O. Lubię z nim talk. Zamilcz. Naprawdę jesteś niegodziwym człowiekiem. Nie potrzebuję już twoich żałosnych słów. Wow, niewybaczalne. On był ranny? Ja go chcę do teamu, ja go chcę do teamu, dajcie mi go do teamu. Dajcie, nie, ja nie chcę new game. Nie chcę new game, Boże. Jejku, naprawdę. Nie chciałem new game. Jeszcze dałem play intro, Jezu. Dobra, na szybko, na szybko, na szybko, na szybko, na szybko. Szybko przelecimy to. Może ja wam to nawet cofnę. To już wiem, co możemy się nauczyć, jeżeli zabijemy siostry. Nauczymy się nekromancji. Jesteśmy Soulstone. Nie chcę zapisywać. Nie. To już wiemy, czego się nauczymy, jak zabijemy siostry. To trzeba o tym pamiętać. Możemy nekromancja pozwoliłaby nam na przykład go potem kasić. Zaatakujmy go jeszcze raz. Jestem ciekaw, no robimy testy, bo jestem ciekaw. 128, no troszeczkę za mało mamy. Vertical,
No, naprawdę za dużo tutaj daje. Zdjęliśmy lewą nogę. Jeszcze masz? Jezu. Zdać rękę. Jeszcze nie? Nie pokonamy go, nie ma opcji. Z tą bronią nie ma szans. Nie ma po prostu szans na pokonanie go. Continue, lecimy dalej. 20 minut. Nie wiem naprawdę, jakim cudem można to przejść w 20 minut. Nie mam pojęcia. Myślałem, że może go tym jeszcze można strzelić, ale chyba nie. Chyba nie. Teraz spalić też się nie da rozpalić. No dobra, musimy się trochę wzmocnić, jeżeli chcemy go zaatakować później. No mówię, na razie jeszcze nadal nie idę w, że tak powiem, etap ratowania tego naszego ziomka. Glassvile, świetnie. Redvile, też świetnie. Dobra, jest... jest niestety, ale zablokowane tylko tak. Z tego, co mi wiadomo, to możemy używać Redvile na drzwiach. Drzwi są za silne dla ciebie. No tak, teraz straciliśmy chyba niestety tą fiolkę, więc ja się cofnę. Nie chcę jej tracić. No, testujemy nadal. Nadal testujemy. Nadal testujemy. Wiecie, ja też dzięki temu dosyć sporo się o tej grze uczę. Ja raczej nie jestem typem, znaczy fanem. Kurde, teraz nic nie było. Fanem rogalików. No i powiem wam, że teraz gorsze przedmioty poleciały, więc niepotrzebnie nawet cofałem. Dobra, słychać echo. Tam jest skrzynia. Tutaj możemy być Redvile. No i fajnie. Otwórzmy. Oczywiście Tails. Head. Ring of the Steel Blood. Czyli z tego co pamiętam, to nam daje... Optimize. Equip. Przeklęty pierścień. Prewentuje przed bleedingiem. Tylko pytanie, czy jak go założymy, to chyba go już nie ściągniemy. No właśnie. Dobra, trudno. Może być i tak. Zmienił się układ pomieszczeń i to mocno. Tam jest ta lalka. Dobra, kolejnego Redvile. O! Dzień dobry. O, hej. Wyciągnąłeś mnie stąd. Jestem Kahara. Ale co znaczy, że co, będziemy mogli go zrekrutować? Jestem Kahara z południa, najemnik do usług. Co ty robisz? Więc miałem tutaj misję, mam tutaj misję, ale zachowajmy tę historię na inny dzień, dobrze? O, czuję się trochę słabo po tym, jak zostałem tu na wieki. Zostałem tu uwięziony na wieki. Czy miałbyś coś przeciwko, gdybym przez chwilę gdybyśmy razem podróżowali razem? Dobry pomysł. Nie, albo możemy go zaatakować. Dobry pomysł. Świetnie. Mamy najemnika. Zróbmy to. Dobra, mamy tą lalkę. Cooler doll. Czyli tak, mamy teraz dwie osoby. Mamy Kaharę. Czy my możemy mu na przykład dać jakieś nowe przedmioty? Of hood, plate mail możemy założyć. Wow. Też to możemy założyć. No kurde, no to teraz pięknie. A jakie ty masz jeszcze... Bone shears możesz założyć. Kiedy to zrobiłem? Daymitar. Of hood. Ej. A może i... Nasz priest może to założyć? Nie, nie może tego założyć niestety. A jakbyśmy założyli te shearsy właśnie kacharze? Fajnie. I teraz może tutaj? No właśnie, możemy tak zrobić. Świetnie. I Scimitar idzie do naszego... Dark Priesta. Fajnie. Kurde, fajnie. Aż sobie zapiszę tutaj tą grę. Wiem, że robię częste zapisy, no ale tak jak powiedziałem, chcę się trochę nauczyć grać w tą grę.
Chcemy poznawać całą tą fabułę. Chcemy poznawać całą tą fabułę, całą otoczkę, która tutaj jest. Dobra, drzwi są zamknięte. Spróbujmy wyważyć je siłą. Może teraz się uda. 235. 469. No, niestety, nadal są za silne. Red Mile. To jest tu pieniążek chyba. Tak, Lucky Coin. Zerwijmy sobie prześcieradło. Jakoś one nas nawet teraz nie atakują zbytnio. Trochę alkoholu też tam znaleźliśmy sobie przy okazji. Nie chciałem tego zrobić, ale straciliśmy wszystkie Red Vialsy. Mi spadł. Really? Niestety, jeszcze nie jesteśmy w stanie tego zrobić. W ogóle, jakie on ma skille? Jestem bardzo ciekaw, chcę zobaczyć, co on tam ma, ale to musimy zrobić chyba w inny sposób. Możemy zrobić? Tutaj. Skillsy. On nie ma żadnych skillsów? Ale dupa. Uje. Dobrze. Nic nie zostało. Teraz tutaj może nam wyskoczyć drażnik. Czego się delikatnie obawiam. Salami. Zawsze jakieś żarcie. No i pochodnia. Rzeczy, które nam się bardzo przydadzą. Bo tak jak już mówiliście, faktycznie, może mamy teraz dwie osoby w drużynie, no ale też potrzebujemy dwa razy więcej jedzenia. Bottle of whisky. Beer trap. Dwie marchewki. No i to mięsko, które się nam też przyda. Zielony herb. O. A to nie była... Tak, to była ta... To był ten przełącznik, który nam... Cholera. Próbujmy je zabić. Dobra. Padł. I padł. Dobra. Możemy w sumie czopać. Dopóki nie będzie misa, to jest dobrze. Wiedziałem. Au. 9. Kahara, weź bani. No, Kahara. No i dobrze, dostaniesz po nosie. Masz bleeding. Item, Cloth Fragment. Jesteś Kahara dupa. Tak pięknie atakowałeś, a teraz spartliłeś robotę po całości. No ale dobra, przynajmniej tego tamotaństwa pozbyliśmy. Drzwi są zamknięte z drugiej strony nadal. Kolejne salami. Jest strażnik. Leather Helmet. Dobra, trzeba pamiętać, że on tutaj jest. Ja tobie mogę coś założyć. To ci niestety spuści defensa, to nie. Ty nie użyłeś w końcu tego przedmiotu? Naprawdę, typie? Niedobrze. Dobra, hangar 38, hangar 10. To też trzeba ich chyba już nakarmić, przynajmniej jego, naszego Ankiego. 30 spadło, fajnie. Fajno. Tylko tak, tutaj jeszcze Kahara, masz tylko cloth hood, to my możemy to zwiększyć. O. No i spróbujmy może tego naszego terrorystę tu walnąć. Teraz my cię zaskoczymy. I wy mówiliście dokładnie mi, co ja mam robić. Counter magic. Możemy tutaj magię anulować, tylko czy my musimy go atakować? No możemy spróbować go zaatakować. Wiesz, wiecie co? Ej, a jakbyśmy zrobili run? Bo wiecie, co chcę zrobić ogólnie? Ja wiem, że to jest, no, może troszeczkę cheaterstwo z mojej strony, ale nadal chcę
Nadal chcę używać tych scrolli. Uważam, że nam to po prostu dalej pomoże w odkrywaniu. A wiadomo, jak tam nasza postać, nie wiem, straci rękę czy coś, to będzie trochę lipa, nie? Dobra, lewa ręka. Prawa ręka. Quick. Stracił. Miss, naprawdę, Kahara, co tobie się dzieje? Finger pulsuje. On ma bardzo słabe... słabą celność ma, mega. Cały czas misuje. Weź ty zacznij trafiać, proszę. 78, ładnie. Tackle. 19. Finger mu pulsuje. Tylko teraz tak, on jest w tej chwili dosyć mocno... 18, wow. Finger mu tylko spulsował, dobra. Co ja mówiłem? Nie pamiętam. Nie pamiętam, szukałem go. Meet Clever and Loincloth. Nie wiem, co jest Loincloth. Co to jest Loincloth? Ja tutaj mam tłumacza włączonego. Paska biodrowa. No właśnie, nigdy się nie nauczy tego. I klucz do celi F3. Klucz do celi F3. Czy my możemy cię w coś nowego ubrać? Meet Clever. Słabe. Przepaska, 41, słabe. Z ciebie robimy tanka. Sejmitar. Sejmitar jest gorszy od Meet Clevera, co sobie oczywiście weźmiemy. Ale możemy ci to zmienić. Magic Defense to zmieni. Przepaska nic w sumie nie robi. Dobra, zmieszamy sobie Magic Defense. Nie, Magic Defense ma większy. A nie, to jest ten high press rope, przepraszam. No to jest słabe. Dobra, spoko. Fajnie, fajne przedmioty. Odblokowaliśmy sobie tutaj to przejście. Pewnie nawet nie przejście. O, piasek, świetnie. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Gwóźdź, widzę. Postaram się tym razem nie wpaść. Tu może być... strzelec. Wydaje mi się, że to co my mamy, tą przypadłość u Łękiego. Dobra, wyminięty. Ta przypadłość, która jest u Łękiego, to jest chyba strach przed wszystkim. Takie mam wrażenie. Dobra, kilka książek tutaj leży na łóżku. Na stole, nie na łóżku. Jezu, co ja mam z tym łóżkiem? Tales, świetnie. Ancient Book. Czujesz coś bardzo specjalnego od tej książki. Jest jak Syreni Zew. Ta książka woła do ciebie. I makabryczna skórzona okładka wygląda nieodparcie. I to wydaje mi się, że jest Necronomicon. Dziennik kapitana 2, to też chyba czytaliśmy już. Różne przedmioty mogą tutaj być znalezione. Mamy torcze. Mamy dirt, świetnie. 5 tinderboxów. W końcu jakieś tinderboxy znaleźliśmy. Kolejny cloth fragment. Kolejny cloth fragment. Zwiedzamy po całości, po ciągłości. Kurde, nie widziałem go. Możemy go zaatakować. Łapki, kanapki. No spróbujmy walnąć. Łapki, kanapki. Odcięta? Odcięta. No to oczywiście misuje wszystko jak leci. Wejdźmy w torso. On wszystko misuje jak leci. Teraz łeb. Próbuję walczyć teraz bez swojej głowy. No i to było dosyć proste. Czyli dobrze, że nie waliliśmy w łeb. Czyli tutaj w łeb się nie opłaca, bo on walczy bez głowy. Gnojek walczy bez głowy. Przeszukajmy ciało. No nie wiem, nic ciekawego, okej.
Nic cennego. Beer trap, kolejny. W teorii możemy coś z tego próbować wykminić. Co? Wygląda to na to, że najemnik Sahara opuścił drużynę niezauważonym. Świetnie, czyli nam zwiał. Straciłeś Blue Vial. Musiała zostać skradziona. Świetnie. No nie, no. Naprawdę? Nie chcę tak. Dobrze, że zrobiłem zapis. Było przed walką z tym mobem chyba, nie? Tak. Jeszcze raz. Ale lipa, straszna. On misuje wszystko, naprawdę. On misuje wszystko, jak leci. Sahara, jesteś dziadem. Naprawdę dobry, jeżeli chodzi o walki. Nie, możliwe, że to po prostu, wiecie. Tak naprawdę... Miss. Możliwe, że te shieldsy po prostu są takie do dupy. O Jezu, 20. Weak. Miss. Mustinger są spulsował. Dobra, jeszcze raz. Zabieramy to, co on tam sobie miał. Meat pie i moldy bread. Aha, czyli tym razem niestety nie mamy lepszej broni. No trudno. Tylko tak, no... Nie wiem, co mam z tym zrobić. Ja nie wiem, co mam z tym zrobić, bo no jak on nas zaraz wydyma znów, to trochę lipa, nie? Trochę lipa. Kurde, ale tam był Necronomicon. Oj. Też niedobrze zrobiłem. Mogłem najpierw użyć Necronomiconu. Dobra, dajemy z shiftem. Nie można z shiftem. Kurde. Szkoda. Tak to zawsze leci Captain Diary. Gear Trap. Naprawdę nie sądziłem, że tutaj te przedmioty takie idą losowo na maksa. Zapiszemy sobie grę. Zapiszemy sobie grę. Nie chciałem na tym. Biet. No ty i tak nie masz nic wartościowego. White Vial. Zobaczymy, czy on nam znów ucieknie. Jestem ciekaw. Jak nam ucieknie, to dupa. Tak. Blue Vial. No nieładnie. Czy ja go mogę w jakiś sposób zaatakować? To jest dobre pytanie. Na pewno go rozbiorę. Bo mówię, raczej go się nie da. Można się z nim pogadać. Kochana. Powiedz mi... czy strażnicy kiedykolwiek cię tu schwytali? No nie. Heal stalk. Żeby cię dupka piecze? Dobra, nie, no rozbieramy go. Jeśli nam tu uciekasz, to spadaj na bambus. Clear, mogę sobie clear wcisnąć, to by było dobrze. Wiecie, no jak stracę tylko niebieską fiolkę, to tam luz, nie? Bo w sumie nie jest jakoś tam super... super źle. Hurt, musimy mieć dwa. Widzę, że mamy dwa green herby i dwa blue herby, okej. Okay. Możemy sobie nawet co zrobić, oczywiście. Okej. Okay. No ty nam teraz uciekniesz. Tak.
Blue Vial. No szkoda, 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 szkoda. Wielka szkoda, bo myślałem, że jednak sobie we dwójkę polatamy. No ale widać, nie zawsze można mieć wszystko. Demolize, Sport Sword, nie chcę, Letter, okej. Okay. Jest. Możemy coś tu przeszukać. O! Zakłócał mój sen. Czyli nie widzisz, że nie zachowałem jeszcze całego świata, ty bezczelny głupcze? Znaczy nie odbudowałem całego ciała. Jak powiedziałem, świata? Potrzebuję więcej świeżej krwi dla rytuału. Wow. Wow. Darkness, możemy odkryć ciemność. Counter magic, albo ewentualnie talk. Próbujesz przemówić do czarodzieja. Jakie jest twoje pochodzenie? Co ty robisz? Twój, twoja zguba nieustannie się zbliża. Ale to wspaniała droga. Oh shit, co to jest? Counter magic. Coś zbiera się z ciemności. Próbujesz zakłócić magię świętego czarnoksiężnika swoją mantrą kontrmagii. Co to jest za popo mantra? Kontrmagia wydaje się bezwzględna przeciwko temu czarodziejowi. Dobra, spierdzielamy. Skills. Run! Groźna obecność spogląda na ciebie z cienia. Próbuję uciec. Dało ci się uciec przed terrorem. Może przybycie do tych lochów było błędem. Ale nie straciłem jakoś dużo. Ej, zauważyliście, że tutaj nie ma teraz tego moba, co sobie zazwyczaj chodzi? Dziwne. Mega dziwne. Odblokowaliśmy sobie drzwi. Coś nowego. Skinning knife. Wow, w końcu. Klami. Dobra, próbujemy zambuszować naszego torturera. Ja wziąłem waiting for it. Nie. Nie wychodzi nędznie i wyglądać za postać, którą od razu atakujesz. Kim ty do jasnej cholery jesteś? Zepnij mu to. Pięknie. Atakujmy jeszcze rączkę. Teraz nie masz jak atakować. Teraz będziemy rozmawiać. Tok. Nadal możesz się poddać i być dobrym dzieckiem. Potrzebuję nowych obiektów testowych. Jestem lekarzem, którego powinieneś zobaczyć. Testowym obiektem na co? Zobaczysz. Nowy świat cierpienia i bólu. Limity ludzkiego ciała. No raczej już, no raczej ci się już nie uda. Stay away, coś tam nie zauważyłem, co ja wynalazłem. Pozwolę temu nożowi zniszczyć twoją jedwabistą skórę. Nic więcej nie powiesz? Stay away, Aha, dobra, prepare to die.
Nie lekceważ mnie, jestem bardziej intimidating, to nie było onieśmielający? Byłem bardziej onieśmielający w mojej przeszłości. Dobra, to teraz my sobie ciebie potorturujemy, co na to? Water Magic, zobaczmy coś to da. To nie dało. Próbujemy go bardzo okaleczyć. No właśnie, zmieniła mu się teraz taktyka, no bo jest całkowicie w tej chwili już odcięty. Została mu tylko głowa i torso. Aha, czyli on więcej nie powie nic. No to łepek. No to łepek. Dobra, search him. O. Klucz drugiego poziomu. Świetnie. In him. Nie ma celu. Dobra, moi drodzy, bo już mam 50 minut odcinka. To by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ocenie filmu, gra od was, Shiro. Oczywiście widzimy się w następnych odcinkach z Fear and Hunger. Trzymajcie się. Hej, hej.